Siema wszystkim, z tej strony Noris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 3. Kontynuujemy naszą przygodę i mamy dla was małe ogłoszonka parafialne, gdyż... Hej ty, co się tak skradasz? Aha. Gdyż, cholera, zapomniałem totalnie to, co mówiłem w poprzednim odcinku i to, co mieliśmy zrobić, nie wiem. Skleta za mnie złapała. I jeżeli coś innego miało być, to z góry sorry. Ale dzisiaj chciałbym załatwić sprawę tego właśnie między innymi obozu orków, który mieliśmy za zadanie zlikwidować od... Jęzgara. Tylko coś jest nie tak, czekajcie. What the fuck? Schowaj broń. Czekajcie, coś jest nie tak z tą kondycją. Może wódki? O, ty, to wiem, że to poprawia, zapomniałem. Czekajcie. Aż z ciekawości wezmę to. Nie wiem, to może tak działa na to cały ten klimat. Whatever. Dobra, załatwimy te szablozęby, gdyż chciałem wam powiedzieć, że zasięgnąłem informacji i okazało się, że obóz orków, który pokazywałem wam w poprzednim odcinku, ten na dole tam z tą zmieniającą się już nawet muzyką, ten cały wielki ten obóz, okazuje się, że jest on... Że to nie tego obozu szukamy. Otóż chciałem wam powiedzieć, że szukamy obozu, który jest tuż za naszymi plecami. Skurna z szablozą. Który jest tuż za naszymi plecami, jeśli jesteśmy w odniesieniu do obozu Jęzgara. Tuż pod nim. Także no, taki trochę mały fail z mojej strony. Nie zauważyłem go kompletnie. No i cóż. Musimy na początku pozbyć się tych szablozębów, bo chociaż ja to te szablozęby już mogę pierdzielić w tym momencie. Chociaż powinienem je wybić, bo... Może to być... bardzo przydatne, jeśli chodzi o... ucieczkę stamtąd. Traf go dobrze. Dobra, chociaż tego zabiłem, no. Zrób to dla mnie, Bezi, dziękuję i go zabij w końcu. Teraz się ulecz. I łyknij sobie troszkę wódeczki. Ja znowu nie wiem, o której zacząłem odcinek. Kurde. Rozgrzej się trochę podczas tej zamieci. Okej. Szybki zapis i lecimy. Z tego co wiem, to ten cały obóz orków powinien być tuż w pobliżu. Właśnie tam w dół. Ale najpierw powinniśmy załatwić sprawę z tymi rozpruwaczami tutaj. Jeżeli nie chcemy, żeby nas zjadły. Jeśli mogę się tak wyrazić. Patrzcie, nie zatruły nas. Nie no. Przełęcz. Okej, tu jest ta przełęcz. Zapisujemy przed tą przełęczą, gdyż za rogiem powinny znajdować się już pierwsze oddziały orków. Jak wygląda to w ogóle na mapie? Ta przełęcz prowadzi prosto do Myrtany. Do Myrtany możemy się nią dostać. Właśnie, są obozowiska już. Dlatego ta przełęcz jest taka ważna dla orków.
punktem strategicznym, jeśli możemy to nazwać. Powiedziałem broń. Wiem, że byzi, że piździ, ale nie możesz się dać. Dobra, jeden chociaż padł z tego wszystkiego. Zi. Masz gorszy dzień dzisiaj. Dobrze. Chociaż tyle. Miksturkę sobie zostawimy oczywiście na czarną godzinę. Zawsze muszę kupić te mikstury, ale cholera, ciągle zapominam. Zapiszmy grę. Uff. Dwóch pokonaliśmy. Nie powiem. Z dwoma było ciężko. Coś jest nie tak. Chyba te cięższe zadania będziemy musieli sobie zostawiać na kiedy indziej, kiedy już będziemy dużo silniejszymi zawodnikami, jeśli mogę tak to nazwać, a na razie będziemy wykonywać po prostu zadania, zaraz wam powiem. Chciałem po prostu jak najszybciej dostać się do Xardasa, dostać od niego zadanie, wrócić do Myrtany, pozałatwiać parę spraw w Myrtanie. Dobra. Kurde! Mówię spokój! Wiesz, ty pacany jedne! Zatrzymaj się, Mora! Nie, nie, pod górkę nie! A, wyjdziecie, okej, idźcie sobie, idźcie! No nie, no poproszę was, no to jest po prostu masakra. Ze mną też się coś dzisiaj dzieje niedobrego. Jeśli chodzi o jakiś gorszy dzień. I dlatego chciałem po prostu wrócić najpierw do Myrtany, jak najszybciej. Poprawić swój poziom, wszystko co tylko możemy. A później wykonywać zadania dla klanów, gdy już będziemy dużo silniejszymi wojownikami i w ogóle w ten sposób to załatwić. Czyli wykonamy jak najwięcej zadań dla klanu Wilka i spróbujemy dostać się do Xardasia. Takie moje przemyślenia. O kurde, szamana mają, no. Dobra. Czekajcie, czekajcie. Dobrze! Padł szaman. Teraz to mnie gońcie. Ja sobie pojumpuję trochę na górę. Dla was to będzie męka, żeby tutaj wejść. Mam nadzieję, że to będzie dla was męka. Albo to i nie będzie męka. Czekajcie, musimy jeszcze szybko płynąć na górę. Chociaż troszeczkę uzdrowić. Nie jedz, nie jedz, nie jedz teraz. Nie jedz, nie jedz, nie jedz. Skubaniec, dobra. Walka. Skacz. Dobrze. Znaczy niedobrze, nie? Kurde. Zabili mnie niestety. Słaba postać, musimy po prostu wyrobić sobie ją w Myrtanie. Potem wrócimy do Nordmaru i będziemy wykonywać tutaj zadania. Dlatego niedługo czeka nas wizyta u Xardasa. I postęp lekko fabularny. Dosyć bardzo fabularny. Ale o tym się oczywiście przekonacie
na bieżąco. Dobra, wczytaj się, Kro. Bo ja chciałbym zrobić jakiś postęp. Nie widzę teraz tego szamana, ajajaj. Ostatni strzał tego wojownika. Kurde. Musimy uważać, bo tam jest szaman. Trafili zatruty. Dobrze. Dobrze, pięknie weszło wszystko. Okej, okay, zapiszmy sobie. Szamana mamy na widoku już. Czyli tylko dobrze wycelować w głowę trzeba. Użyjmy snajpera. Dobrze, pięknie, pięknie headshot. Nie, 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 nie. Jeden, jedyny strzał. Dobrze, nie trafił, nie trafił. Pięknie. Przywódca jest. Blokuj. Koniec. Jest przywódca nasz. Pięknie to zostało rozegrane. Dobra. Mówił, że bębny płoszą, mówię, zwierzynę. Tam mam jednego orka grającego na bębnach. Został monet mikstura wytrzymałości. Okej. Może być. Dobra, zapisujemy grę. I lecimy. Zobaczymy, co tutaj nam przyniesie bębniarz. Czyli myślę, że może właśnie tutaj chodzić o te bębny, które tak bardzo są głośne i płoszą tą zwierzynę. Mhm. Usain. Jak najbardziej musimy go ostrzelać. Ajajajajaj, to był błąd. Tak. Zlikwiduj obóz orków, klan wilka. Czyli chodziło tutaj nam o bębniarza, który płoszył całą tą zwierzynę. W ogóle muszę rozkminić, o co chodzi w temacie tej całej wytrzymałości, która tak słabo mi się odnawia. Czy to może coś przez klimat jest, czy coś? Bo ja nie wiem. Mam dużo bełtów, to kuszy to. Dlaczego mam z nich nie korzystać? Jak tam, kolego? Wszystko w porządku? No chyba nie. Chyba ktoś z kolegi zrobił sitko. Okej, okay, mamy... Co tu jest? Stara skrzynia, proszę bardzo. Co my tu mamy? Kula ognia, stara dobra ognista kula. Też znamy, to były czasy, kiedy to się tym człowiek bawił. Okej, okay, lecimy teraz na górę, powiadomić chłopaków o tym, że wykonaliśmy zadanie. I teleportujemy się może do klanu Młota, gdyż jak najszybciej chciałbym, jak już mówiłem, dostać się do Xardasa, zrobić postęp fabularny trochę. I dopiero później wrócić do Nordmaru, kiedy będziemy silniejsi. I oczywiście wyrwać się na trochę stąd też. O to tu chodzi, bo cały czas tylko ten śnieg zamiecie. I kolejnym naszym punktem będzie właśnie Silden. Potem Gelden, Trellis, te sprawy. Krainy centralne, które no charakteryzują się lasem oczywiście. Lasy, piękne łąki. Wiecie, o co chodzi. Bębny nie będą wam już przeszkadzać. Doskonale. Więc zostaniemy tu jeszcze trochę. Niedługo wróci zwierzyna. Proszę. To powinno ci się przydać. O, 3 miksturki. Bardzo ładnie. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo usatysfakcjonowany tym. Przydadzą mi się w ogóle to te miksturki. Musimy sobie przerzucić. Tutaj. I może zdobyć jakąś lepszą broń. W ogóle czekajcie.
dużo nie brakuje do naszego kolejnego poziomu. Dlatego co ja chciałem? Klan Młota. Klan. Teleport do klanu Młota. Okej. Lecimy. Zobaczmy. Co tam w ogóle słychać? O, teleportacja nie trwała tak bardzo długo. Przejdźmy się tutaj i porozmawiajmy z kimkolwiek. Głównym zadaniem dla klanu Młota będzie odbicie wielkiego pieca, który opanowali orkowie. W ogóle czekajcie, ja tu mam tu moją kochaną karteczkę ze skrzyniami. Dlatego teraz w domu Ingwara. Musimy poszukać niejakiego Ingwara. Wątpię. I jego domu, który najprawdopodobniej znajduje się. Skrzynia. Ciężka skrzynia. To jest zabójca orków. No nie, niestety tutaj nie ma. Ingwar, to jest twoja chata, tak? Ciężka skrzynia, okej. Zapiszmy grę, mamy ją. To od razu zawczasu sobie zaznaczymy, póki... póki pamiętam, żeby potem się nie pomyliło. Co my tu mamy? Wow! Śmierć niewolnika, dobra, my to szybko sobie zbierzemy. Przeczytajmy o tym. To zawiera 120, to 130. Ta niechlubna nazwa związana jest z okresem, gdy ten model kuszy wyposażeni byli. W ten model kuszy wyposażeni byli strażnicy niewolników. No, przerzućmy ją sobie tutaj. Bardzo ładnie. Te bronie orków na razie pozbieramy, bo jak je zaostrzymy, będą dużo bardziej opłacalne w sprzedaży. Jestem Ingwar, kowal i wytapiacz rudo. Czego chcesz? Się obijać. O właśnie, zapytajmy o Xardasa. Szukam Xardasa. Jest znowu zmarł? Nigdy o nim nie słyszałem. A kto to jest? Xardas jest magiem. Zapytaj w klanie. Ich myśliwi przemierzają cały kraj. Pomyśl, właśnie o nich wracam. Jeśli on będzie tak. O, proszę bardzo, 85, tak, powiadasz kolego? 85 masz. Miecz dwuręczny z rudy i rubinowe ostrze, tak? 75. Chętnie od ciebie wezmę to, tą broń. Chociaż najpierw to jest miecz barbarzyńcy. Ja bym sobie zapisał grę. Nie wiem, ile ten odcinek w ogóle już trwa. Chciałbym się nie przedłużać aż tak za bardzo. Czyli zaraz niestety będziemy musieli kończyć. Jeśli on będzie tak cały 12 tysięcy mi on kosztuje, no spoko, nie? Tylko przestań się. Jak to wygląda? Dziób. Nie no, spoko. Jak się go jeszcze zaostrzy, będzie 95 prawie. Czyli dobra jakość będzie, jeśli chodzi o zadawane obrażenia. A ta chata jest czyja? Na razie widzę, że niczyja. Okej, okay, wojownik. Chodźmy do starszego wioski. Tajlaf. A, gość. Chodź tu, niech no ci się przyjrzę. Wyglądasz mi na silnego typa. Przysyłem kozackie miecze, te topory. Taki powinien być mężczyzna w Nordmarze. Potrafisz pokonać orka? Oczywiście. Inaczej nie zaszedłbyś tak daleko. Przyda nam się ktoś taki jak ty. A co, jakieś kłopoty? Można tak powiedzieć. Orkowie zajęli naszą kopalnię z pieczem. Duma naszego klanu spoczywa w rękach tych włochatych sukinsyn. Nasi przodkowie przewracaliby się w grobach, gdyby się o tym dowiedzieli.
Okej, porozmawiajmy o tym. To oczywiście jest późniejsza sprawa. To prawda, nie wygląda to dobrze, ale pracujemy nad rozwiązaniem. W międzyczasie Reto trzyma orków w szachu. Potrzebujecie pomocy? Jasne, z radością powitamy każdego, kto potrafi się posługiwać toporem. Zgłoś się do Reto, on ci powie, co należy robić. Odbij kopalnię, no dobra. Co dostanę za moją pomoc? Lubisz złoto? Dostaniesz go pełen kufer. Więcej niż zdołasz unieść. Więcej niż zdołasz... Jak dla mnie, możesz sobie nawet wziąć całe to złoto. Dobra. Słuchajcie, my będziemy lecieć do Klanu Ognia. Zawitamy kiedy indziej, innym razem, jak już wykonamy zadania tutaj. No i tutaj. W klasztorze także. Także musi postać być dużo silniejsza na ten Nordbar. Sami widzicie, jak to jest. Także dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. W kolejnym na przykład będziemy już kierowali się w stronę... już wam zaraz powiem, naszego kochanego i ukochanego i utęsknionego nekromanty, jakim jest Xardas. Czekajcie, nie są tam? Tak, w tamtą stronę, tam jest jego wieża. Także będziemy przemierzać te lasy, dzikie lasy. Także dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się. Jeżeli macie dla mnie jakieś rady, oczywiście je podajcie, bardzo was o to proszę. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Na razie, hej. Jeśli on będzie tak cały czas...